Dziś będę mówić na temat, czym jest łechcące ucho, nauczanie. Myślę, że każdy z nas napotkał to miejsce w piśmie. Jest wiele tłumaczeń i zdań na ten temat. Jest to trudny temat, gdyż granica jest bardzo subtelna między tym, czego chce Bóg, a czego chce człowiek. Ludzie czasem wywracają wszystko, stawiając na głowie. Niestety, często w Kościele bywa tak, że Boga stawia się jako wykonawcę ludzkich pragnień. On staje się czarodziejską różdżką, jak w bajkach. Na mój rozkaz, z czyjejś woli, czy na rozkaz samego Boga, wykorzystując do tego miejsca z Pisma Świętego i tak dalej. Otwórzmy 2 Tymoteusza, 4 rozdział, 3 i 4 wiersz. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Apostoł Paweł jednoznacznie zapowiedział to, co ma nastąpić, co wydarzy się. Myślę, że dzisiaj żyjemy w tym czasie, gdy to dzieje się na dość dużą skalę. Niestety, on nie napisał dokładnie, o czym będą mówić i co będą głosić, czego powinniśmy się obawiać i wystrzegać. Jest tu ciekawa fraza. Nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce. Co może łechtać mi ucho jako człowiekowi? Odpowiedź jest bardzo prosta. To, czego chce mi się jako człowiekowi. Gdy ktoś podchodzi i mówi, Bóg przyszedł po to, by wypełnić wszystkie twoje zachcianki. O, myślę, dobry Bóg i zaczynam myśleć, a czego ja chcę? Co jest mi dziś potrzebne? Jedzenie, ubranie, zdrowie, pozycja i uznanie w społeczeństwie. Jest mu potrzebny szacunek i uznanie, by się tak do niego odnoszono, by nie był kimś ostatnim, a że coś sobą reprezentuje. Głosi się taką Ewangelię, że Bóg i po to przyszedł, byś miał jedzenie i ubranie, zdrowie i pozycję w społeczeństwie. O niczym więcej on nie myśli. Jest takie skrajne nauczanie, dochodzące do absurdu, że Bóg nie może sobie znaleźć miejsca, dopóki nie otrzyma miłości od nas. Tak, Bóg jest od nas zależny, że bez nas żyć nie może. Bóg długo żył bez człowieka, jeśli trzeba będzie, to jeszcze pożyje. Problem jest w tym, że to człowiek dziś potrzebuje Boga. To, że Bóg wyciągnął pomocną dłoń, to nijak go nie umniejsza i nie poniża. Nie wiem, jak inaczej nazwać, gdy ludzie po prostu Boga umniejszają, że On biega za nami. Weźcie moje błogosławieństwo, no weźcie. Gdy spojrzymy na Chrystusa, a jest On pełnią boskości w ciele, to nawet 12 apostołom powiedział, jeśli chcecie, to możecie odejść. Was nikt nie trzyma, nie podoba się, idźcie. Jezus robił to, co robił i ludzie nie mieli na to wpływu. Nie mogli mu zabronić, nie mogli stawiać warunków, mogli go albo przyjąć takim, jakim jest, albo odwrócić się od niego. On się z nimi nie patyczkował. Gdy czytamy Ewangelię, widzimy, że Jezus bywał surowy, szorstki. W rzeczy samej to nie szorstkość. On przyszedł wypełnić wolę Ojca Niebieskiego. I co by tam ludzie nie myśleli, chcieli czy nie chcieli, On czynił to,
co czynił. Dlatego musimy dziś być bardzo uważni w stosunku do takiego nauczania, które dogadza naszemu ciału, naszym potrzebom. Jeśli mówić o Ewangelii lub o służbie, która była u pierwszych apostołów, to u nich zawsze na pierwszym miejscu stał Bóg. Przede wszystkim wypełnienie woli Bożej. Nie przychodzisz do Boga, a On cię wszystkim obdarował. Mało ci, On ci jeszcze więcej dodał. Znowu mało, On ci jeszcze więcej dodaje. Takie zrozumienie, że przyszedłem do Boga, a On teraz mi wszystko daje, jest skuteczne na jakiś krótki czas u nowonawróconych. Na początku Bóg pokazuje swoją moc, miłość, że On może, a potem to przestaje działać. Dlaczego? Dlatego, że Bóg od nas oczekuje czegoś innego. On chce, byśmy podporządkowali się Jego woli. To przede wszystkim jest warunkiem zbawienia. Kto nie uzna Jego władzy, nie nauczy się w pełni całkowicie Mu ufać, nie może być zbawionym. Człowiek sam siebie nie może zbawić. Po drugie, dlatego by człowiek miał powodzenie i był szczęśliwy, musi pełnić wolę Bożą, a jest ona różna od naszej. Co znaczy łechnąć ucho? To znaczy zadowalać człowieka, mówić to, czego chce człowiek. Służyć Bogu znaczy czynić to, czego chce Bóg. Między nimi jest duża rozbieżność. Przykład. Jezus mówił uczniom, że przyjdzie mu cierpieć. Piotr mu powiedział po ludzku, nie przyjdzie to na ciebie. И сказал по-человечески, да не думай, да не будет с тобой этого. Что ему сказал Христос? Co mu powiedział Jezus? Odejdź ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, grubiańsko na pierwszy rzut oka, ale nie było innego sposobu, by go powstrzymać. Jezus wyjaśnia dlaczego. Bo myślisz nie o tym, co boskie, a o tym, co ludzkie, po ludzku. Jezus nie powinien był cierpieć. По-человечески Иисус не должен был страдать. Po ludzku Jezus powinien założyć rodzinę, mieć dom, wychować syna, posadzić drzewo, dożyć 100 lat, zobaczyć wnuków, prawnuków. On żadnej z tych rzeczy nie miał. Ale Jezus wypełnił wolę Bożą. Po ludzku nad życiem Jana Chrzciciela powinno być ogromne błogosławieństwo. Dzisiaj według pojmowania wielu kościołów Jan Chrzciciel znalazł się pod pełnym przekleństwem. Nie miał domu, rodziny, dostatku, niczego. Jedyne, co miał, to uznanie. I to zakończył życie tym, że mając 33 lata, odrąbano mu głowę. Wielu powie, a gdzie był tu Bóg? O, właśnie tu, w jego życiu był Bóg. To był człowiek, o którym Jezus powiedział, nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela. Jezus wystawił mu taką ocenę, której nikt nie miał. Co szczególnego było w życiu Jana Chrzciciela? Bóg życia spędził na pustyni, modląc się i mając społeczność z Bogiem. Tylko kilka lat spędził w aktywnej służbie. Nie za wiele, Jan nie służył długo. Jego służba była krótką, ale bardzo silną, bardzo wpływową. Jego zadaniem było przygotować drogę Panu, to znaczy przyprowadzić lud do nawrócenia. Po drugie, wskazać ludowi tego, który jest Mesjaszem. Jedno i drugie on wypełnił. Oto kto ma błogosławieństwo, a kto go nie ma. W jaki sposób wielu chrześcijan mierzy dziś błogosławieństwo? Według powodzenia i zdrowia. Czy nie rozumiemy, że można mieć powodzenie, sprzedając duszę diabłu? Powodzenie nie mówi nam o błogosławieństwie. Pytanie jest jeszcze, jaką ceną go osiągnąłeś? Z czego przyszło ci zrezygnować? Co przestąpić i co zrobić, by to mieć? Dlatego, że nie każde powodzenie finansowe przychodzi od Boga. Diabeł przystąpił do Jezusa i powiedział, jeśli mi oddasz pokłon, dam ci to wszystko. Jezus wiedział, tak on da, ale co będzie potem? Jak przyjdzie odpowiadać za to, co dostałeś, nie wiadomo jaką cenę i jakim sposobem.
Dlatego musimy być dziś bardzo ostrożni w tym. Nie określamy dziś błogosławieństwa zdrowiem. Mamy przykłady w Kościele Chrystusa po całym świecie, że ludzie na wózkach inwalidzkich prowadzą wielkie służby, w tym i uzdrowienia, i Bóg posługuje się nimi w cudowny sposób. Powiedzieć, że nie mają błogosławieństwa? Mają. Jeśli wziąć kaznodziejów, którzy głoszą pełne uzdrowienie, większość z nich nosi okulary. To nie przeszkadza im w służbie. Ktoś zapyta, dlaczego nie mają błogosławieństwa? Gdy się temu przyjrzymy, to nie wszystko jest tak jednoznaczne, jak próbuje się mówić i forsować. Chcę powiedzieć, że główną rzeczą dziś jest człowiekowi rozumieć wolę Bożą. Nie będą zawsze wszyscy bogaci, nigdy. Tego nigdy nie było i nigdy nie będzie. Ukraina jest dziś zapewne przykładem dla całego świata, jak niektórzy pastorzy próbowali zrobić bogatymi wszystkich w swoich kościołach. Przy tym doprowadzając ludzi do bankructwa, bez dachu nad głową i bez środków do życia. Dlaczego? Bo przeciętny człowiek nie ma powołania, by obracać takimi pieniędzmi i nie umie nimi zarządzać. Mieć dużo pieniędzy to mieć brzemię, to trudniejsze warunki do zbawienia. Jezus powiedział, trudno bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Bardzo trudno. Człowiek, który zajmuje wysoką pozycję w społeczeństwie, ma utrudnione warunki do nawrócenia się. Wielu z nich rozumie, że trzeba nawrócić się, ale nie mogą, bo pozycja nie pozwala. Nie daj Bóg, ktoś zobaczy, że przyszli do kościoła w niedzielę, całe miasto będzie o tym wiedzieć, powstanie wiele problemów. Musimy zrozumieć, że Bóg powołał nas, byśmy szli za Nim. Gdy mówimy, że Jezus jest naszym pasterzem, to znaczy, że On idzie przodem, a my idziemy za Nim, dokądkolwiek by nas nie poprowadził. To nie życie w dostatku, zdrowiu, powodzeniu. To także życie w trudnościach, wyrzeczeniach, cierpieniach. Wszystko, o czym mówi Ewangelia, to było w życiu Chrystusa, w życiu apostołów. Apostoł Paweł pisał, ileż tego doświadczałem. Apostoł Paweł mówi, umiem żyć w ubóstwie, mogę żyć w dostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie Jezusie. Gdyby mówić o apostole Pawle, jest powiedziane, że Bóg dopuścił anioła szatana, by stale miał dostęp do apostoła Pawła. Paweł napisano, mówi, trzy razy prosiłem Boga, by zabrał ode mnie tego anioła, lecz Pan powiedział, dość masz łaski mojej. Było powiedziane ciekawe słowa, byś nie wynosił się nad niezwykłość objawień. Apostoł Paweł miał skłonność do wynoszenia się, innymi słowy, duma, on miał czym się chlubić. Dlatego Bóg dopuszcza stale tego anioła szatana, który ciągle szkodzi apostołowi Pawłowi i Paweł modląc się o to, by Bóg go uwolnił, usłyszał dość, to będzie z tobą zawsze. Są dwa tłumaczenia, kim jest anioł szatana. Jedni mówią, że jest to choroba oczu, wielu teologów twierdzi, że apostoł Paweł miał problem z oczami. Twierdzą, że to od blasku podczas spotkania z Jezusem, z powodu którego oślep na 3 dni. Druga wersja to ciągłe prześladowania, które były w życiu apostoła Pawła. Wiele lat spędził w więzieniu. O sobie mówi, że był pobity kijami, dobę spędził w otwartym morzu śródziemnym. Nawet nie wyobrażam sobie, co to znaczy. Nie wiem, jak można spędzić całą dobę w otwartym morzu i przeżyć. Są i współcześnie takie zdarzenia. Wszystko to jednak było nie z tego powodu, że on sobie podróżował, że jeździł sobie na wczasy na Cypr czy gdzieś tam, a z powodu służby. Doświadczył prześladowań, cierpień, trudności. To nie przeszkadza mu być apostołem i to błogosławionym apostołem.
Dlatego musimy być bardzo uważni w stosunku do tego, co słyszymy. Jeśli to, co jest nam głoszone, rozbudza nasze ciało, rodzi pragnienie bogacenia się, ciągłego trwania w zdrowiu, władzy czy uznania, to bądźcie bardzo uważni. Nie jestem przeciwko temu, że Bóg wywyższa, daje zdrowie, że zabezpiecza materialnie, ale jestem przeciwko temu, gdy to wychodzi na pierwszy plan. Jeśli to staje się głównym, mamy problem i to jest już grzechem. Dlaczego? Dlatego, że Jezus powiedział, tego wszystkiego szukają poganie. Nie szukajcie tego. Szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Wszystko inne będzie wam przydane. Nastąpiła tu delikatna podmiana. To, co jest drugorzędne i jest tylko dodatkiem, wystawia się na pierwszy plan i stawia się jako coś głównego. Na pierwszym miejscu powinno być: Panie, co mi każesz czynić? Gdy to jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest przydane. Pragnienie sprawiedliwego spełni się. Napisano, człowiek przychodzi do kościoła, uważa się już za sprawiedliwego w Chrystusie Jezusie. Jakie ma pragnienia? Najnowszy samochód, najwspanialszy dom i tak dalej. Czy to są pragnienia sprawiedliwego? Pragnienie sprawiedliwego jest podobać się Bogu. Napisane jest, o co byście prosili, spełnię wam. Piękne miejsce w piśmie, ale pierwszy człon mówi, jeśli przebywać będziecie w słowie moim i słowo moje w was trwać będzie, tylko wtedy, o co byście prosili. Dlatego mówię, że jest delikatna granica. Jeszcze raz podkreślam. Wierzę, że Bóg podnosi. Wierzę w to, że Bóg daje autorytet, uzdrawia i błogosławi materialnie. Wierzę w to. Ale to nigdy nie powinno być celem samym w sobie. Nigdy. To jest tylko dodatkiem. To jest drugorzędne. Najważniejsze człowiekowi Bożemu, Panie, czego ode mnie oczekujesz? Pismo mówi, że wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie, prześladowani będą. Jezus mówi, na świecie ucisk mieć będziecie, ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Przeczytajmy Łukasza 17 rozdział od 7 do 10 wiersza. To są słowa, które powiedział Chrystus o tym, jak powinniśmy się zachowywać w odniesieniu do Boga. Przeczytajmy, by wszystko było zrozumiałe. Łukasz 17 rozdział od 7 do 10 wiersza. Kto zaś z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy powróci z pola, chodź zaraz i zasiądź do stołu. Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerzę, przepaść się i usługuj mi, aż się naję i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił. Czy dziękuję słudze, że uczynił to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. Z wielu kościołów dzisiaj Jezusa za to stwierdzenie by wypędzili. Tak i wy mówcie o sobie, sługami nieużytecznymi jesteśmy. To tak obniża własną wartość, zniża do podłogi w porównaniu z Bogiem, tak, i wszystko staje na swoje miejsce. Jeśli jestem sługą nic nieznaczącym, to Jego wola jest dla mnie najważniejsza. Chcę zwrócić uwagę na powodzenie. Gdy Twój Pan położy się spać, wtedy jedz i pij sam. Nie to, co ma sługa, a to, co ma Pan. Ziemia i to, co ją napełnia, należy do Boga. Jeśli wypełniasz wolę Bożą, Bóg da ci dostatek wszystkiego, czego potrzebujesz do wypełnienia Jego woli. Jeśli jest ci niezbędne coś ziemskiego życia, Bóg jest w stanie zabezpieczyć cię wszystkim, choćby potrzebna ci była rakieta, jeśli okaże się, że jest ci potrzebna.
Mi na przykład nie jest potrzebna. Nieraz ludzie mówią, a gdybyś miał to czy tamto. Mówię, po co mi to? Co ja będę z tym robić? To jest takie fajne. Tylko po co? To jest wyjątkowe dosłownie przez miesiąc, bo człowiek, który osiąga jakiś poziom finansowy, czuje się dobrze, dopóki żegna się ze swoim starym otoczeniem. Potem pojawia się nowe otoczenie i tam to już nie jest niezwykłe, a zwyczajne. Potem pojawiają się znajomości z ludźmi, którzy są trochę wyżej i on rozumie, że to zupełnie nic takiego niezwykłego. To, co go wcześniej poruszało, że tak wysoko zaszedł, okazuje się takie banalne w porównaniu z innymi, bo są lepsi. Jak jeden brat powiedział, przyjechałem na spotkanie Mitsubishi i miałem wrażenie, że przyjechałem rowerem. Dlatego, że takim samochodem nikt tam nie jeździł. Jeśli w niektórych miejscach Mitsubishi jest dobrym autem, to tam był to wstyd. Tam uważa się biedny człowiek, godny współczucia, nie potrafiący zarobić, zmuszony jeździć takim czymś. Dlatego to wszystko jest bardzo, bardzo względne. Gdy człowiek ocenia siebie ilością pieniędzy, to jest biedny człowiek. Człowiek Boży może w ogóle niczego nie mieć. Człowiek Boży może w ogóle niczego nie mieć i czuć się godnie i absolutnie pełnowartościowym człowiekiem, bo życie człowieka nie zależy od ilości dóbr. Z Jezusa naśmiewali się bogaci ludzie, gdy powiedział, że finansami i dobrami materialnymi trzeba służyć Bogu i tym można zarobić na skarb w niebie. Faryzeusze, którzy byli chciwi i bogaci, odeszli na stronę i naśmiewali się z niego, jak mówi się, co ty, nie wiesz, jak urządzony jest świat? O wszystkim decydują pieniądze. Przedstawiciel władzy, przed którym stał Chrystus, żądał od niego uległości, mówiąc, ode mnie zależy skazać cię czy uniewinnić. Jezus mówi, nie od ciebie, drogi, jesteś pionkiem. Zrobisz równo tyle, ile dane ci będzie z góry. Człowiek Boży swą godność znajduje nie w pozycji społecznej, nie w finansach, nie w wyglądzie zewnętrznym, a w Bogu. Wiem, kim jestem w Chrystusie Jezusie. Wiem, że to życie ziemskie, jakim by nie było, jest krótkie, jak para, która pojawia się na krótki moment. Jest to, co Bóg na mnie włożył, na co mi pozwolił, jestem z tego zadowolony. Napisane jest, wielkim pożytkiem jest być pobożnym i umieć poprzestawać na małym. Paweł mówi takie antypowodzeniowe kazanie, mając pokarm i odzienie, bądźmy zadowoleni. Ja bym dodał tylko współczesnym ludziom, dach nad głową i wystarczy. Okazuje się, że tym można być już zadowolonym. Ci, którzy mówią dziś o powodzeniu, jakoby przychodzącym od Boga, nigdy nie są zadowoleni. W rzeczy samej im ciągle mało. Dlatego, że mając jedno, to, czego chciałeś i otrzymawszy je, po miesiącu zechcesz czegoś nowego. Problem nie leży w tym, co masz, a w twoim sercu. Tu nie ma zadowolenia, a człowiek Boży to człowiek, który zadowala się wypełnieniem woli Jego. Jak w przypowieści, usłużył gospodarzowi, położył go spać, a potem proszę, bez problemu, zadowalaj swoje potrzeby. Gdy król Dawid zgrzeszył, Bóg mu powiedział ciekawe słowa. Dałem ci żony, królestwa, dałem ci wiele. Gdyby było mało, dałbym ci więcej. Dlaczego wziąłeś bezprawnym sposobem? Dlaczego przestąpiłeś moje słowo? Gdybyś zechciał więcej, dałbym ci więcej. Mam to, ale to więcej powinno przyjść w swoim czasie. I to więcej powinno przyjść prawidłową drogą. Człowiek Boży nie ma problemu z cierpieniem. Przechodzić przez ból to jest normalne. Co się dzisiaj mówi? Jeśli ci jest ciężko, to jest diabeł. Если тебе это хорошо, это Бог.
Jeśli ci dobrze, to Bóg. Powiem, że czasem, gdy jest nam ciężko, to Bóg. I nieraz, nie zawsze, gdy jest nam dobrze, to diabeł, który łowi nas w różne pożądliwości, by oddalić nas od Boga. Nie zawsze, gdy jest mi przyjemnie, to Bóg. I nie zawsze, gdy jest mi źle, to jest diabeł. I odwrotnie, by nikt nie wpadał w skrajności. Powinniśmy dzisiaj wyraźnie zrozumieć, że każdy z nas ma określoną miarę wiary. Nie rozumiem pastorów, którzy mówią, ja to umiem, to i ty możesz. Nie, nieprawda. Nie ma czegoś takiego, że u całego ciała Chrystusa jest namaszczenie do tego samego. Bóg rozdzielił dary tak, jak mu to było wygodne. Nie wszyscy są apostołami, nie wszyscy prorokami, nie wszyscy ewangelistami. Nigdy czegoś takiego nie było. Wychodzi człowiek z namaszczeniem apostoła. Mi udało się założyć 10 zborów. Ty też to potrafisz. Wybacz. Na podstawie czego tak twierdzisz? Mam dar uzdrowienia. Ludzie są uzdrawiani. Nie wychodzi ci to? Nie masz wiary. Wybacz. Wychodzi ci to, ale w czymś innym jesteś słaby. Bóg rozdzielił tak swoje namaszczenie w Kościele, że potrzebujemy jedni drugich. Nikt nie ma wszystkiego od razu. Mam coś, co mogę dać. Ktoś inny ma coś innego, co może mi dać. I ja tego potrzebuję. Jest coś, co mi wychodzi. A są rzeczy, w których jestem całkowicie słaby i niezdolny. Ale jest ktoś, kto jest akurat w tym silny i to nas łączy, to czyni nas zależnymi od siebie. Nie wszyscy będą z przodu i nie wszyscy będą zawsze w stanie najlepszym, bo stanu nie wystarczy dla wszystkich. Wyobraźcie, że wszyscy będą. Wówczas nad kim będziemy? Starszymi nad starszymi? Rzymian 12:3. Podanej mnie благодати всякому из вас говорю. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. To dotyczy stanu. Nie maszcie, że wszyscy będą apostołami, że wszyscy będą prezydentami, że wszyscy będą dyrektorami firm. Tak nie będzie. I co получается? I co wychodzi? Są tacy, którzy mogą o tym marzyć, bo to jest ich powołaniem i oni to osiągną. Potem wychodzą i mówią, marzyłem i Bóg mi dał. Ale siedzi człowiek, który do tego nie ma powołania i myśli, dlatego że tamten marzył, Bóg mu dał. Nie, dlatego że Bóg już od początku mu to przeznaczył. I tylko potem, gdy o tym marzył, Bóg mu to dał. Niektórzy myślą, ktoś wychodzi i mówi, miałem na sercu, ogłosiłem to i Bóg mi to dał. Aha, trzeba więc ogłosić. Nie dlatego, że ogłosiłeś, Bóg dał, a dlatego, że Bóg dał człowiekowi słowo. Pismo mówi, uwierzyłem, dlatego mówiłem. Wiara nie jest wyrażeniem mojego pragnienia. Wiara pochodzi zawsze ze Słowa Bożego. Wiara musi mieć podstawę. Są dwa sposoby otrzymania Słowa od Boga. To osobiste objawienie i napisane Słowo Boże. Dlatego, że nie wszystko, co dotyczy mego ziemskiego życia, napisane jest w Biblii. Nie jest tam napisane, w jakim mieście powinienem mieszkać. Nie jest napisane, jakiej płci będę. Nie jest napisane, jakie mam miejsce w ciele Chrystusa, kim jestem, ręką, nogą, palcem, nosem. Jest napisane, że wiele jest członków, ale kim ja jestem, nie jest napisane. Dlatego przeczytać w Biblii, kim powinienem być, nie mogę. Potrzebuję objawienia od Boga. Napisane jest, że Bóg z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ale nie jest napisane, w jakim kraju powinienem mieszkać. Co do tego potrzebuję zrozumienia od Boga, czym powinienem zajmować się, dlatego jest napisane słowo, jest słowo, które Bóg objawia. Co dotyczy Bożych obietnic zapisanych w Biblii, powinniśmy w nie wgłębiać się, rozmyślać, ale powinniśmy szukać oblicza Bożego bez wiary. One nie działają.
Jeśli niektórzy myślą, że im więcej ogłaszam, tym większe mam szanse na wypełnienie się ich, to New Age. To nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, to antychrześcijaństwo. Gdy ludziom się mówi, słyszałem to w kościołach, budzisz się rano, podchodzisz do lustra i mówisz, jestem piękny. I po pewnym czasie staniesz się piękny. To przecież absurd. W takie coś nawet małe dzieci nie wierzą, a chrześcijanie w to wierzą. Ogłaszaj i to będzie, nie będzie. Jeśli za tym nie stoi Bóg, jeśli to powiedział Bóg, to ogłaszaj, proszę i to będzie. Tak i amen. A jeśli nie, będziesz głupio wyglądać w swoich oczach i w oczach innych ludzi. W temacie ogłaszania otrzymałem kiedyś mocne objawienie podczas słuchania hymnu Związku Radzieckiego. Dziwne, ale to fakt. Przypadkiem natrafiłem na płytę z hymnem i z ciekawości włączyłem, wspominając młodość. Pamiętacie, rano o 6 wieczorem o 24 brzmiał hymn Związku Radzieckiego, znaleźliśmy go na pamięć, wszędzie go śpiewano, na każdej uroczystości. Tam są takie słowa, jedyny mocarny Związek Radziecki niewzruszony i tak dalej. Ogłaszano, ogłaszano, nie spełniło się. Cały kraj ogłaszał to. Był czas, gdy w to święcie wierzono i śpiewano z wiarą, z jaką tylko można. Pomogło? Nie pomogło. Samo ogłaszanie po prostu nie działa. Pomogło? Nie pomogło. Spowiadanie prosto samo po sobie nie работает. Ogłaszanie działa, jeśli za nim stoi Bóg. Powiem jeszcze, gdy za nim stoi diabeł, to też może zadziałać. Ale tak siebie, samo ogłaszanie nie pracuje, tylko dlatego, że ja tak chcę. Ale są nauki, które łechcą uszy, jeśli chcesz, my damy ci przyrząd, byś mógł to otrzymać. Do tego przyjmiemy Boga, duchowe moce, to właśnie łechce uszy. Powinniśmy być w tym temacie bardzo mądrzy i ostrożni. Wierzyłem i dlatego ogłaszałem. Nigdy odwrotnie. Tak jest napisane w Biblii. Wiara pochodzi ze słuchania słowa. Nie mogę uwierzyć, zanim nie usłyszę. Od kogo słyszę? Od Boga. Gdy mówimy o Piśmie Świętym, całe jest przez Boga natchnione, ale nie wszystko, co tu jest napisane, od razu zapracuje w moim życiu. Najpierw musi zamieszkać w moim sercu przez wiarę, tylko wtedy będzie działać, nie odwrotnie. By nie być gołosłownym. Pamiętacie Hebrajczyków 4:2? Tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Powiem inaczej, nie przyniosło im korzyści słowo przeczytane. Dlaczego? Bo nie było powiązane wiarą słuchających i czytających. Zanim to słowo nie przemieści się tu, jest po prostu słowem na papierze. Łatwo ogłosić, że to zadziała, szczególnie w dużym zborze. U kogoś zadziała i można to wystawić jako świadectwo, ale u większości nie zadziałało. I od razu oskarżeni, nie macie wiary. Wy jesteście winni, ja głosiłem dobrze. Jeśli spojrzymy na służbę Pawła, on mówi, pij słabe wino ze względu na niemoc żołądka. A dlaczego by olejkiem nie namaścić, albo rąk nie włożyć, albo nie ogłosić lub twierdzić, wyznawaj od rana do wieczora, że jesteś uzdrowiony? On mu daje zwykłą medyczną radę. Niektórzy mówią, jak to? Trzeba wszystko według wiary. Wybaczcie, jeśli wiara jest, to według wiary. Szukaj oblicza Bożego. W żadnym wypadku nie umniejszam dziś tego, co może zrobić Bóg, ale myślę o setkach ludzi, którzy wykazali samowolę i myśleli, że od tego, że będą marzyć, wydarzy się to. Albo z tego powodu, że będę ogłaszać, to się wypełni. Nie. Wiara jest obowiązkowym warunkiem, a wiara to Słowo Boże. Apostoł Paweł mówi, Rzymian 12:3,
by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jaki udziela Bóg. Ktoś ma wiarę być apostołem i u niego to się spełni. Ktoś ma wiarę być prorokiem i u niego to się spełni, bo za tym stoi Bóg. Ktoś ma wiarę, by dokonywać znaków i cudów i u niego to będzie, bo to mu Bóg kazał robić. Ktoś ma wiarę mieć dar uzdrawiania i to będzie u niego, bo za tym stoi Bóg, ale takiej wiary nie będzie miał każdy. To, co ja mam, nie musi koniecznie być u ciebie i odwrotnie. Jak mamy o sobie myśleć? Kim byś nie był, byś nie rozumiał sobie więcej niż należy rozumieć skromnie stosownie do wiary, jakiej Bóg ci udzielił. Co ja dzisiaj słyszę? Będziesz miał wszystkich 9 darów na podstawie czego? Dzisiaj, jaki chcesz dar, taki wychodź, masz to, jakoś śmiejmy się z ludzi, którzy tak mówią o chrzcie w Duchu Świętym, namaszczam cię, idź, już masz to. Na pewno, na 100%, nie przeżywaj, ja ci to powiedziałem, z tego jakoś się śmiejemy, a coś takiego, no może on przyjął to wiarą, mówię, nie ma jeszcze daru, jeszcze się nie pojawił i niedługo pojawi się. Nie bądźmy niemądrzy, bądźmy realistami co do darów Ducha. Ducha Świętego rozdziela się jak mu się podoba. Są dwa dary, o które można prosić. Prorokowanie, prorokować mogą wszyscy. Jest dwa dary, o których można prosić. To proroctwo, proroctwo mogą wszyscy. Ale prorokami nie wszyscy mogą być. To są różne rzeczy. Drugim jest dar wykładania języków. W tym przypadku, gdy jest dar innych języków. O innych darach nie jest napisane, proście o to, by mieć dar uzdrawiania, czynienia cudów i tak dalej. Starajcie się o dary, by być błogosławieństwem dla Kościoła. By być pożytecznym, o to zabiegajcie, ale jak Bóg będzie wykorzystywać, jak będzie mu się podobało. Nie mogę zabiegać, by być ręką, jeśli Bóg mnie nie powołał do bycia ręką. Jeśli będę zabiegać, by być nogą, będąc powołanym do bycia ręką, wystąpię przeciwko Bogu w swojej szczerości. Dlatego napisane jest, że Bóg rozmieścił członki w ciele tak, jak mu się podoba. Nie ja o tym decyduję. To już jest postanowione. Mam tylko wybór, albo ukorzyć się pod mocną ręką Boga i robić to, czego On ode mnie oczekuje, albo pójść przeciw Niemu. Przy tym modlić się, pościć i kazać Mu przyjąć moje postanowienie, co rzeczywiście jest utopią, jest nierealne. Dzisiaj chcę na to zwrócić szczególną uwagę. Nie powinniśmy dziś zadowalać swego ciała, nie nasze pragnienia i ambicje. Pismo mówi odwrotnie. To trzeba umartwiać w sobie. Kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. I nam jest to niezbędne, mamy szukać Jego słowa, Jego woli. Jeśli On do czegoś mnie powołuje, to stanie się, dlatego że na tym będzie Boże namaszczenie i Boża ręka. Czego dzisiaj chcą ludzie? Bym przyszedł do Kościoła i Bóg wypełnił wszystkie moje pragnienia. Wówczas jest on dobrym Bogiem, a jeśli nie, to taki Bóg jest mi niepotrzebny. Dziwią mnie ludzie, którzy próbują jakieś warunki Bogu wysuwać, sprzeczać się i tak dalej. Gdyby wiedzieli, kim jest Bóg, im by się język nie poruszył, by coś takiego powiedzieć. To wszystko wynika z nierozpoznania Boga. Ci ludzie pretendują na to, że mają z Nim bardzo bliskie kontakty. Nie oni są u Boga na rękach, ale On już jest u nich na rękach. Szczególnie kobiety. Jezus jest u mnie na rękach. Ja Go głaskam po głowie, jak mi z Nim dobrze. Gdybyś tylko wiedziała, o czym mówisz, napatrzyłaś się ikon i może takie wrażenie zostało. Jan, gdy tylko usłyszał, przeraził się. A gdy trochę zobaczył, padł ze strachu i stracił mowę. Zobaczył Jezusa, u którego wcześniej leżał na piersi. Dlaczego? Bo On jest wielki i wszechmogący, ten, który króluje nad wszystkimi. A ludzie tak się odnoszą, kolesiostwo z Bogiem nie jest dla mnie oznaką bliskiej społeczności, dla mnie jest to wskaźnik niepoznania Boga.
Ten człowiek, który zna Boga, zna Jego wielkość, Jego moc, chwałę. Mojżesz miał bliską społeczność z Bogiem, ale nigdzie nie widzimy kolesiostwa, w żadnym wypadku. Widzimy człowieka pokornego i skruszonego przed Bogiem, znającego Jego wielkość. Naród żydowski nie chciał słuchać Boga ze strachu. Powiedzieli Mojżeszowi: niech Bóg rozmawia z tobą, my tego nie wytrzymamy. Oni jeszcze niczego nie widzieli. Oni tylko słyszeli Jego głos i to wszystko. Na tyle zdało się to strasznym, że powiedzieli: już więcej tego nie chcemy. Takim jest Bóg, w którego wierzymy. Chcę powiedzieć, byśmy rozumieli dziś, że na pierwszym miejscu powinno być: Panie, co rozkażesz mi czynić? Jeśli chcesz, bym był gdzieś tam głową, będę. Chcesz, bym był ogonem. Niektórym wyda się to nie według Pisma. Będę ogonem. To jest, gdzie ty mnie widzisz i gdzie chcesz mnie wykorzystać, tam będę. Dlatego, że jeśli wychodzę za ramy swego powołania, tracę Bożą ochronę. Dwa problemy, o których mówiłem kiedyś i teraz powtórzę, z którymi spotkał się Kościół na Ukrainie. Biznes i polityka. To są dwie przyczyny, które bardzo mocno zniszczyły lub wpłynęły na Kościół Chrystusa na Ukrainie. Zdyskredytowały go i skańbiły. Dlatego, że Kościół wszedł w politykę i w biznes i został zawstydzony. Tak było i tak będzie zawsze. I była postyżona. I tak było всегда i tak będzie. Co by nie mówić, największy sukces w ciągu ostatnich 200-300 lat osiągnął dr Dowie, głoszący w Ameryce, który zbudował chrześcijańskie miasto Syjon. Tam były ulice proroka Eliasza, Alleluja i tym podobne. To była utopia. Czym się skończyło? Kradzieżą w bankach, korupcją i tym podobnym. Dziś jest to miasto zwykłe, świeckie. Minęło tylko 100 lat. Korupcja tam i temu podobne. Сегодня это город обыкновенный, мирской. Прошло всего лишь 100 лет. Doktor Dowie miał marzenie kupić Jerozolimę i przygotować ją na przyjście Pana Jezusa. Gdy Kościół zajmuje się nie tym, do czego jest powołany, traci namaszczenie, traci ochronę. Dzisiaj krzyczy się: będziecie rządzić światem. Nie będziemy nim rządzić. Będziemy nim rządzić tylko po drugim przyjściu Chrystusa. Gdzie napisane jest, że powinniśmy rządzić światem? Nie ma tego w Biblii. Apostołowie tego nie robili. Jezus tego nie robił nigdy. Ale jeśli oddzielnie wzięci ludzie z Kościoła są powołani do biznesu, mają oni oddzielne na to namaszczenie, które ich chroni. Jeśli oddzielnie wzięci ludzie są powołani do bycia w polityce, mają na to namaszczenie i Bóg ich chroni. Ale gdy cały Kościół zaczyna zajmować się polityką, mogę wam powiedzieć proroctwo, to będzie jego koniec. Będzie zawstydzony i to, czym się zajmuje, będzie zniszczone. To było już sprawdzone na Ukrainie setki razy. Do niektórych to nie dochodzi. Następują na te same grabie. I tak samo dostaną po głowie. Kościół nie jest powołany do tego. To, że w wielu kościołach na Ukrainie wprowadzono biznes w kazalnicy. Gdy oddzielni ludzie zajmują się biznesem, mają namaszczenie, rozeznanie, Bóg ich chroni, mają wiedzę, jak to zrobić, mają w tym powodzenie. Ale gdy pastor wychodzi i pod siebie zaczyna podpisywać wszystkich, a potem okazuje się, że on tylko jeden wzbogacił się, jeden był wierny Bogu, a wszyscy pozostali stracili. Pojawia się u nich pytanie, jak to tak? Potem pastor mówi: miałem zbór, który liczył 500 członków, a zostało tylko 50. Diabeł zniszczył twoimi własnymi rękami. Nie trzeba ci było jako pastorowi. Chcesz zajmować się biznesem? Powiedz: jestem biznesmenem. Cześć chłopaki, moim powołaniem jest biznes. I niech Bóg błogosławi. Ale jeśli chcesz się zajmować służbą Bogu,
zajmij się służbą. Apostoł Paweł mówi, jaki z niego żołnierz, jeśli oprócz służby w armii chodzi gdzieś tam po nocach do pracy na rozładunek wagonów. Jest on na pewnym utrzymaniu armii, jego zadaniem jest walczyć, nie tak jak w radzieckiej armii malować liście, zamiatać, myć i tym podobnie. Żołnierz musi umieć walczyć, tak samo jest w armii Chrystusa. Gdy jesteś powołany do służby, poświęć siebie całkowicie tej służbie, nie rozkojarzaj się niczym. W tym będzie twoje błogosławieństwo. Gdy Bóg wybierał kapłanów w narodzie izraelskim, powiedział, oto ziemia obiecana, jest was 12 pokoleń, rozdzielcie ją na 11 części. Panie, dlaczego nie na 12? Dlatego, że 12 nie ma udziału. Jesteście lewitami, kapłanami, ja jestem waszym działem. Oni będą się tym zajmować, a wam nie wolno, bo macie inne przeznaczenie. Będziecie przy namiocie zgromadzenia, a w przyszłości przy świątyni. I wszystko. Znany przypadek. Jeden z królów postanowił uczynić kadzenie w świątyni i chyba 70 kapłanów mówiło mu, nie rób tego, to nie jest twoim powołaniem. Pomyślał, jestem królem, który ma powodzenie, mi Bóg błogosławi. Przeze mnie Bóg podniósł naród, przyszło przebudzenie. Dlaczego nie miałbym zrobić kadzenia? Kapłani mówią mu, to jest zajęcie kapłanów, nie możesz, jesteś królem. Masz namaszczenie być królem i tam będziesz miał powodzenie. Tu nie możesz. Ale wykazał się uporem, nawet nie skończył, gdy pokrył go trąd. I do końca swego życia był w tym trądzie. Dlaczego? Bo wyszedł za ramy swego powołania. To wszystko. Odpowiedź jest bardzo prosta. Kościół Chrystusa nie jest powołany do biznesu. Kościół jako całość. Jeszcze raz podkreślam, oddzielni ludzie mogą i Bóg ich błogosławi. I Kościół Chrystusa nie jest powołany do polityki jako całość. Dziwne jest dziś patrzeć, gdy jakiś kościół na tamtych wyborach wspierał jednych, a na tych innych. Jak do tego odnosi się świat? Bardzo prosto. Mówią, jesteście politycznymi prostytutkami. Wam obojętne jest, pod kogo się podłożycie, byleby być bliżej władzy. Tym samym autorytet kościoła sprowadza się do zera. Ale kościół, który jest niezależny od polityki, mówi, tak, my za was modlimy się, za wszystkich. Niektórzy z was nam się podobają, niektórzy nie. Mimo to, jak uczy Pismo, modlimy się, błogosławimy. Nie zajmujemy żadnej opcji. Takie kościoły mają autorytet. Przed wyborami mogą być wywierane na nie naciski, mogą być nielubiane, ale zawsze będą cenione. Kościół jest powołany do troski o duszę człowieka. Kościół jest powołany do służby Jezusowi. Przyjemnie byłoby, byśmy byli posłami, by nasz głos był tam słyszany, byśmy mogli pilnować swoich interesów. Jeśli będzie konieczne, by były chronione nasze interesy, Bóg uczyni takimi serca ludzi, tam znajdujących się i oni będą je chronić, jeśli to będzie się Bogu podobać. Jeśli Bóg coś sobie upodoba, coś nam dać lub zrobić, nawet bez ich wstawiennictwa, Bóg może to zrobić, nawet na przekór. Człowiekowi zadano pytanie, dlaczego zrobiłeś tak, że to pomieszczenie należy teraz do nas? On nie umiał na to odpowiedzieć. Decyzja w tej sprawie znajdowała się w jego władzy. On nie mógł wyjaśnić nawet samemu sobie, dlaczego to zrobił, lecz zrobił to. Dlaczego? Dlatego, że taka była wola Boża. Dlatego wzywam dziś Kościół, byśmy byli uważni co do nauk, które podobają się nam jako ludziom, które budzą w nas pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pychę życia. Jeśli to, co słyszymy, pobudza nas do tego, bądźcie bardzo ostrożni. W rzeczy samej powołani jesteśmy do tego, by służyć Jemu. Jezus powiedział, nie wy mnie wybraliście, nie dlatego, że modliłem się, poznałem zbawienia, ale dlatego, że Pan mnie do tego przeznaczył. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, to nam się podoba. Dalej jest powiedziane, byście szli i przynosili owoc.
W pierwszym rzędzie, do czego wybrał Chrystus mnie osobiście? Bym szedł i robił coś dla Niego. Zatroszczy się przy tym Bóg o moje szczęście? Jeśli trzeba, zatroszczy się. Da mi przy tym Bóg wszystko, co jest konieczne do życia na tej ziemi. Tak jest napisane w Biblii. Spójrzcie na trawę, spójrzcie na ptaki. Nawet sam Salomon nie ubierał się tak, jak Bóg będzie troszczyć się o was. Pod jednym warunkiem, jeśli będziesz iść i przynosić Mu owoc, to jest najważniejsze. Jeśli dziś trzeba z czegoś zrezygnować, bądźmy na to gotowi. Jeśli ze względu na wypełnienie woli Bożej trzeba stracić jakiś ziemski autorytet czy sławę, lepiej stracić. Bóg odbuduje, jeśli trzeba, dać Ci o wiele więcej. Jeśli trzeba materialnie stracić, na przykład człowiek ma dwie propozycje. Pierwsza, prowadzić służbę z niepewną zapłatą, może będzie, może nie. Z niepewnej zapłaty. To jest примерно вот такой, może być будет, a może ty nie. Druga propozycja, dobra praca z perspektywą na progresywną zapłatę, na starcie już wyższą. Człowiek stoi przed wyborem, co robić. Jest na przykład możliwość wyjechać za granicę lub zostać w kraju, na przykład w Armenii, Azerbejdżanie lub gdzieś ze złą ekonomiką. Tam jest służba, a tam życie. Człowiek stoi przed wyborem, gdzie być, co robić. Człowiek Boży powinien być zdolny wybrać Boży dział. Lepiej jest cierpieć z narodem Bożym, niż mieć doczesną, grzeszną przyjemność. Lepiej dokonać prawidłowego wyboru już na początku. Trudno dokonać tego, gdy słuchamy nauczania łechcącego nasze uszy. Ludziom, którzy myślą tylko o powodzeniu, nawet zastanawiać się nie trzeba. Trzeba jechać do tamtych krajów. Tam wypłata jest wyższa, pieniędzy więcej. Znaczy, że Bóg chce mnie tam widzieć. Nie problem, gdy człowiek szczególnie nie jest tu niczym zajęty. Myślę na przykład o służbie. Ale gdy przychodzi tu zostawić służbę, Kościół, lud Boży, bez pasterza, i jechać tylko po to, by mieć wyższą wypłatę, pytanie, za kim poszedłem? Kto mnie tam poprowadził? Czy nie podpada to pod pokuszenie, w które wpadł Balaam, który umiłował zapłatę za czyny nieprawe? Dzisiaj musimy poważnie o tym pomyśleć, ponieważ żyjemy w takich czasach, gdy zdrowej nauki przyjmować nie będą. Żyjemy w czasach, gdy ludziom mówisz o cierpieniu, oni mówią, to w ogóle nie może być od Boga, to od diabła. Żyjemy dziś w takich czasach, gdy ludzie chcą szybko i wszystkiego, ale Boże prawa i Boże zasady nie zmieniły się. Dzisiaj, jeśli rzeczywiście chcę podobać się Bogu, powinienem rozumieć, że czasem przyjdzie mi przechodzić przez cierpienie. Powinienem rozumieć, że czasem przyjdzie mi dokonać trudnego wyboru i wyrzec się czegoś, co jest wygodne memu ciału. Powinienem też wiedzieć, że jest ten, który odpłaca, jest zapłata. Piotr zapytał Chrystusa, zostawiliśmy wszystko. Co za to mieć będziemy? Jezus powiedział ciekawe słowa. W życiu przyszłym otrzymacie i w teraźniejszym też mieć będziecie. Otrzymacie wszystko. Niektórzy rozumieją dosłownie, na przykład, że będzie 100 domów, góra bogactwa, ale wyjaśnijcie, po co pastorowi jest 100 domów? Jaki w tym sens? Gdy Piotr mówił te słowa, myślał po ludzku, jak zwykły człowiek. Co ja z tego będę miał? Zostawiliśmy biznes, zostawiliśmy rodzinę i poszliśmy służyć Tobie. Jeśli przeanalizujemy dalsze życie Piotra, nigdy nie miał 100 domów, a z drugiej strony miał je. Dlatego, że zawsze byli ludzie, którzy gotowi byli nimi służyć. Oto i zagadka, 100 domów. Piotr w przyszłości nigdy nie miał bogactwa. Gdy przechodził obok chromego, powiedział, srebra i złota nie mam. Niektórzy powiedzieliby, przekleństwo na 100%, ani srebra, ani złota. Нету.
Nie mam, ale to, co mam, daję Ci. W imieniu Jezusa Chrystusa wstań i chodź. Tym niemniej były zaspokojone wszystkie ich potrzeby. Niczym nie czuli niedostatku. Wiemy z przekazów historycznych, że życie Piotra zakończyło się na sposób ludzki, tragicznie. Został ukrzyżowany. Przekazy mówią, że Piotr poprosił, by go ukrzyżowano głową w dół. Ponieważ nie jest godny, by go ukrzyżowano tak jak Jezusa. Co zmieniło się w jego sercu, jego rozumieniu i świadomości? Dlatego chcę, aby każdy z was maksymalnie wystrzegał się wszelkiego nauczania, które łaktałoby twoje ucho. Gdy mówimy łechce, znaczy, że dogadza memu ziemskiemu ciału, to mi jako człowiekowi jest dobre. Tylko to dobrze muszę przyrównać do Słowa Bożego. Czy dobrze jest to Bogu, jeśli jest to dobre mi i Bogu, chwała Bogu. Jeśli jest to dobre dla mnie, to złe Bogu. To trzeba pomyśleć, od kogo to dobre przychodzi, czy jest mi potrzebne. Muszę dokonać dobrego wyboru na korzyść Boga, aby za Nim pójść, dokądkolwiek mnie poprowadzi. Dwa przykazania, które mamy. Kochaj Boga i bliźniego. Każdy, kto w życiu doświadczył miłości, młodzieńczej czy bardziej dojrzałej, ale prawdziwej, przypomnijcie, na co jesteście gotowi dla ukochanego. Wspomnijcie, na co wy gotowi ради любимого. O czym myślicie, gdy kochacie? Czy o tym, by wam ktoś coś dał? Nie, oczywiście. Jeśli prawdziwie kochacie, dla ukochanej osoby zrobicie wszystko. Jeśli będzie to potrzebne ukochanemu lub ukochanej, rozbiję się na kawałki, ale to uczynię. Dlaczego? Dlatego, że kocham. Prawdziwa miłość to dawać. Jeśli ktoś z was myśli, że kocha, ale tylko oczekuje, że ktoś zrobi mi to czy tamto, zapamiętajcie, to nie miłość, to pożądliwość. Jeśli się pobierzecie, maksimum po miesiącu nic z tego nie zostanie. Znienawidzicie się. Dlaczego? Bo okaże się, że ona ma takie samo oczekiwanie. On oczekuje ode mnie tego, ja tamtego, trafia kosa na kamień. O miłości Jezus powiedział, że najwyższym przejawem miłości jest oddać życie za kogoś. Oto jest miłość, pierwsze przykazanie. Będziesz miłował Boga, Panie, ja Cię kocham, daj mi to, to i tamto. Ja Cię przecież kocham. Nie, oczywiście. Kochać Boga to znaczy, czego chcesz, Panie. Chcesz, bym poszedł na biegun północny? Ciężko, ale pójdę. Chcesz, bym zostawił coś, by Ci służyć? Zrobił to. I człowiek robi to dobrowolnie, bo tego chce. Co przychodzi potem, gdy Bóg widzi takie nastawienie do Niego, Jego serce raduje się? Dlaczego Dawidowi powiedział, było Ci mało, dałbym Ci więcej, bo Dawid był według serca Boga? Co tak odróżniało Dawida od innych, że nawet jego potomkom Bóg mówił, tylko dlatego, że Twój prapra ojciec był Dawidem, nie ukażę Cię. Z powodu Dawida. Jeśli by nie Dawid, już byłoby po tobie. Tylko dlatego, że wśród twoich praojców jest Dawid, będziesz ułaskawiony. Zawsze myślałem, co szczególnego było w tym Dawidzie, czym się wyróżniał. Był taki jak my, miał też upadki, wielkie upadki. Ale Dawid wyróżniał się tym, że zawsze i wszędzie szukał woli Bożej. To go odróżniało od innych i nawet gdy decyzja była banalnie prosta i większość ludzi na ziemi nawet by się nie zastanawiała, jak postąpić, Dawid i wtedy pytał Pana. Pytał, Panie, mogę to zrobić? Bóg mówił, idź i zrób. Za to Bóg lubił Dawida.
Pamiętacie, za co Bóg tak mocno błogosławił Salomonowi? Salomon potem zepsuł się, ale na początku. Dlaczego przyszło błogosławieństwo? Bo Salomon prosił Boga, jak mogę wypełnić Twoją wolę. Bóg mu powiedział, za to, że nie prosiłeś bogactwa, sławy, długiego życia, ja Ci to wszystko dam. Nie prosił sławy, nie prosił długoletia, ja Ci wszystko to dam. Paradoks, ja Ci to dam, bo tego nie prosiłeś. W tych słowach dopatruje się czegoś więcej. Gdyby prosił, Bóg by pewnie mu tego nie dał. Na pierwszym miejscu postawił wolę Bożą, a wszystko inne zostało mu przydane. Wywrócona Ewangelia to taka, gdzie to wszystko inne idzie na pierwszy plan. Bóg przyszedł po to, byś był zdrowy, bogaty, byś miał pozycję więcej. On o niczym nie myśli. Bóg przyszedł, by wykupić sobie naród i przeznaczył go do dobrych uczynków. Przyszedł, by zapłacić cenę za moje grzechy. I gdy uświadamiam sobie, co On dla mnie zrobił, oddaję Mu moje życie, nie stawiam warunków i nie mówię, jeśli Ty zrobisz to, ja zrobię tamto. A jeśli nie, to ja też nie zrobię. Nie targuję się, ale mówię jak apostoł Paweł, oto jestem, co mi każesz czynić? Jeśli sprawa jest tak postawiona, przychodzi błogosławieństwo. Granica jest bardzo delikatna. Bóg błogosławi, Bóg uzdrawia, Bóg podnosi. Ale to ma nie być dla nas celem, samym w sobie. Mamy być sługami nieużytecznymi. Muszę zrozumieć, że On jest Panem, a ja sługą. Słuchałem wywiadu z kompozytorem Verdijewem. Mówił, że jest chrześcijaninem i wierzy w Chrystusa. Usłyszałem jednak coś, co zapamiętałem na całe życie. Jednego nie mogę zrozumieć. Jak to jest, że Bóg nazywa nas sługami? Nie jestem sługą, jestem utalentowany, znany, popularny i tym podobnie. Dlatego nie każdy może siebie nazwać sługą Bożym. Sługa Boży to wielka cześć. Sługa Boży to ten, kto wypełnia Jego wolę. Tym pochwalić się może daleko nie każdy chrześcijanin. My do tego dążymy. To jest wysokie powołanie. Gdy Paweł o sobie mówi, Paweł sługa Jezusa, mówi to poważnie. Dlatego, że był sługą Chrystusa, gotów był na wiele. Wspomnę tylko jedno zdarzenie z życia apostoła Pawła. Gdy przyszedł prorok Agabus i powiedział prorocze słowo, wszystkim stało się jasne, że w Jerozolimie Pawła oczekuje wielki ucisk. Ludzie, którzy otaczali Pawła, odwodzili go od myśli, by tam iść, mówiąc, nie idź tam, będą tam cię prześladować, będziesz cierpieć. Apostoł Paweł mówił, dlaczego rozdzieracie moje serce? Ze względu na Chrystusa gotów jestem nie tylko na to cierpienie, ale nawet tam umrzeć. Jeśli tylko będzie mu to potrzebne, i tak tam pójdę, bo poprowadzi mnie do Jerozolimy Duch Święty, a nie po prostu tak sobie. Wiemy, co wydarzyło się w Jerozolimie. Od Jerozolimy zaczęło się więzienie apostoła Pawła, tam go aresztowano. Wiele lat spędził pod strażą. To był jedyny sposób, w jaki mógł dotrzeć do wszystkich wysoko postawionych ludzi tamtych czasów. Przed wszystkimi rządzącymi, od mera do gubernatora, stanął przed wszystkimi, bo musieli sądzić go według prawa rzymskiego. Zaświadczył wszystkim. Bóg go powołując powiedział, powołałem cię, byś zaświadczył tym ludziom. Droga wiodła przez więzienie. Przez straże, prześladowania, trudności. Apostoł Paweł mówi, idę tam, nie ma problemu. A jak z powodzeniem? A jak z jego sukcesem? A jakże procwitanie? A jak będziesz tu głową, a nie ogonem? Chcę, byście poważnie zastanowili się, czytając i zwracali uwagę na te momenty. Jest ich bardzo dużo w Biblii. Na pierwszym miejscu była służba, wypełnienie Jego woli. Paweł mógł rzec, jestem sługą Pana, bo robię to, co On każe.
потому что я делаю то, что говорит Он. И я хочу пожелать. Chcę życzyć sobie i każdemu z was, byśmy osiągnęli ten stan, tę pozycję sługi Pańskiego. Этого состояния, этого положения раба Господня. Byśmy mogli powiedzieć jak apostoł Paweł: biegu dokonałem, miałem w tym progres, wiarę zachowałem, teraz oczekuje mnie wieniec. Paweł mógł rzec: chcę być już z Bogiem, jednak dla niego ważniejszym jest to, bym był z wami, dlatego wybieram to, ale osobiście wolałbym być już tam. Potrafił powiedzieć tak za życia. Ilu ludzi gotowych jest dziś tak powiedzieć? Ilu może dziś powiedzieć: chcę pożegnać się i być z Bogiem, bo to jest nieporównywalnie lepsze? Pewnie nieliczni. Mówiąc szczerze, przed Bogiem ja nie jestem na to gotów. Ktoś może mówić do kamery: jestem gotów za Bogiem. Niektórzy mogą tam na kamerę, tam dla Boga, ja gotów tam za Bogiem, i tak dalej. To jest... Bóg sprawdzi słowa, dlatego powinniśmy umartwiać nasze ciało, uniżać i ujarzmiać je, by wypełnić Jego wolę. By było tak, Bóg wezwał, wstaję i idę, nie namyślając się, a to zaczynasz, wygodne, niewygodne, chcę, nie chcę, będę, nie będę. Podoba mi się powołanie apostołów. Nie mogę do tej pory tego uświadomić sobie. Nie rozumiem. Człowiek jest w pracy, ma biznes, obowiązki i tak dalej. U człowieka biznes. U człowieka jakieś obowiązki i tak dalej. Przychodzi Jezus i mówi... Idzie Jezus i mówi: wy dwaj, wstańcie i pójdźcie za mną. Oni wstają i idą. Tak dosłownie wyglądało powołanie apostołów. Oni wstali i poszli za Nim. To wszystko. Nie radzili się krwi, ciała, żon, dzieci, nikt nikogo nie pytał i poszli na służbę. Jak to się odbywało? Na pewno cud jakiś. Chcę, by moje serce było właśnie takim, by jeśli trzeba, bym był gotów też tak zrobić. Nie z powodu sławy jakiejś lub by się pokazać, a rzeczywiście po to, by wypełnić Jego wolę. By On, gdy przyjdzie, zastał mnie przy wykonywaniu Jego woli. Za to będzie najwyższa pochwała. Wtedy, gdy śpimy, też jest wola Boża. Komuś się uda. Powiedziane jest umiłowanemu: Bóg daje sen. Gdy przyjdzie Jezus, z jednej strony ziemi będzie noc, z drugiej strony będzie dzień. Ktoś może będzie w tym czasie podczas nocnej modlitwy. Też pięknie. Musimy wiedzieć, że On wybrał nas, byśmy szli i przynosili Mu owoc. To Jego cel, po to przyszedł. Gdy Mu służymy, jesteśmy jak ten sługa. Gdy gospodarz zaspokojony, potem możemy zaspokoić swoje potrzeby. Nie na poziomie tego, co ma sługa, nic nieznaczący, a na poziomie gospodarza, bo znajdujemy się w domu gospodarza. Ale w pierwszym rzędzie wypełnić Jego wolę. W tym zawiera się pierwsze przykazanie: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej siły. Amen. Wstańmy i poprośmy, by Bóg nas pobłogosławił w poznawaniu Jego woli. I poprosimy, żeby Gospod nas błogosławił poznaniem Jego woli. Chcę pomodlić się, by Bóg odcisnął swoje objawienie w każdym sercu. Napisane jest, że bez objawienia z góry, przy całym swoim staraniu, jesteśmy nieposkromieni. Niby słyszymy, niby rozumiemy, ale nie możemy wypełnić. Dlatego potrzebne jest nam to słowo, które będzie ujarzmiać moje serce.